Witaj Moniko, cześć Monika. Bardzo miło mi Cię tutaj gościć. Mam do Ciebie mnóstwo pytań i wiem, że Ty też że masz mnóstwo różnych historii, ale zapytam krótko. Jak to się stało, że polisz ukulele? Jak to się stało, że polisz ukulele? No, na początek był pierwszy zakup ukulele i niemożność zrobienia z tym ukulele niczego. Czyli standard taki w zasadzie, nie? Było tak, czyli... że pierwsze ukulele, wyjście do sklepu, ukulele pierwsze, gramy, fajne, robimy coś więcej. Tak, czyli nie wystarczy kupić, tylko później się zaczynają schody. Mhm. Więc stwierdziłam, że muszę poszukać ludzi podobnych do siebie i założyłam grupę. I szukałam też do tej grupy ludzi na różnych forach muzycznych, aha, pisząc do nich: halo, jestem Monika, założyłam grupę, dołącz do niej. Właśnie tak wspominałeś, że na pierwszym waszym spotkaniu oficjalnym pod Adasiem w Krakowie przyszły 3 osoby. Tak było, ale... Początki ale bywają trudne. Ale to jest już można nazwać to grupą. I, no jest, jest. Zgromadzenie, tak? I najważniejsze jest to, że po tych 10 czy... Tak, chyba 10 już latach osoba, która była pośród tej trójki, była już na każdym festiwalu. O, okay. Pozdrawiamy Iwonkę, tak, z Krakowa. No pozdrawiamy oczywiście, czyli frekwencja tutaj najwyższa specjalnie. Tak. Bardzo dobrze. A początki bywają trudne, ale ostatecznie wiem, że na ostatniej edycji były bilety. Wszystkie bilety, 150 biletów się sprzedało, tak? Także ludzie przyjeżdżali z wysp, Dukes, tak? Z wysp, ukulolo z Włoch. Także to nie było tak, nie zostało w tej formie 3 osób pod Adasiem, tylko jednak się rozwinęło. Mam takie pytanie do ciebie, jak przez ten czas się rozwinęło w ogóle ukulele w Polsce? Jak widzisz, pamiętasz te czasy na początku, nie? Jak to wyglądało? Tak, ja bardzo dobrze pamiętam czasy, kiedy właśnie na Allegro było jedno ukulele, w ogóle nie istniał rynek wtórny, nie było czegoś takiego jak odsprzedaż od kogoś używanego ukulele, bo nikt nie grał, jak sobie kupił, to nikomu nie chciał już oddać. I no, myślę, że to, co działo się z grupą, bo na początku zaczynaliśmy skromnie, ale to był plus i minus, bo wszyscy się znaliśmy. Od pierwszego spotkania w Krakowie, później w Sandomierzu już przyjechało kilkanaście osób. 3 dni spędziliśmy w Sandomierzu, zupełnie nieznajomi sobie ludzie siedzieli. Cześć, na masz ukulele? O, super, to chodzi. Tak, właśnie tak to wyglądało. I to był taki zalążek chyba tego, że no, trzeba to rozwijać i trzeba szukać też miejsca takiego, aha, gdzie można zorganizować coś już w formie festiwalu. No to pewnie było takie wtedy coś, powiedziałbym absolutnie, że pionierstwo, jeżeli chodzi o kwestie w ogóle ukulele, ale też zauważyłem, że mnóstwo w ogóle kultury, prawda, hawajskiej samej w sobie i tego wszystkiego. Jakbyś miała określić właśnie, czego było więcej, czy było więcej grania, czy takiej formy, że chodźcie, robimy to razem, czy to wszystko naraz, taki miszmasz? No chyba przy tej organizacji, no jakby... W festiwalach najważniejsze było ta chęć spotkania się i przyjeżdżali ludzie na różnym poziomie, potrafili grać, ale trzeba było też zagospodarować jakoś czas. Tak, i tak. Od pierwszych właściwie, no to też pierwszych właściwie spotkań, po później formy, którą już można było nazwać festiwalem, zawsze staraliśmy się coś zorganizować na zasadzie pierwsze spotkania to było prelekcja, co to jest ukulele różnica między sopranowym a tenorowym ukulele, bo tego nikt też nie wiedział. No tak, czy wytłumaczenie, jak się pierwsze 3 chwyty, to był taki poziom, no. A później już ludzie zaczęli wymagać coraz więcej. Był też coś wokół staraliśmy się, czyli na przykład warsztaty na kazoo, warsztaty języka hawajskiego. Wow. Bardzo fajnie się wpisały też jako takie przerywniki i taniec hula. Mm-hmm. Jest jeden zespół, prawda? Moc Aloha, który dalej chyba działa, z tego co wiem. Tak, i to też był taki bo festiwal z roku na rok zyskiwał takich nowych przyjaciół, że były zespoły, były osoby, które przyjechały raz i tak wnosiły coś jakby... Małgosia na przykład z Moc Aloha, ona od lat zajmuje się tańcem, organizuje pokazy,
jakby tworzy grupę już, która też potrzebuje miejsc, żeby się pokazać. Czyli jakby ta chęć dzielenia się tą wiedzą i umiejętnościami. I to się super sprawdzało na festiwalu, bo no też ileż można grać, tak? Tak, że tak. To był taki przerywnik. Troszkę posłuchać muzyki, trochę zainteresować się hawajską kulturą. To jest dokładnie to, co chciałem zapytać. Bo moje takie pytanie główne było, co sprawia, że ludzie grają? To znaczy, czy to jest tak, że po prostu właśnie jest to granie, czy ta kultura? I w zasadzie już odpowiedziałaś teraz, ale jeżeli miałabyś powiedzieć właśnie co do tej zmiany, to teraz jest to samo według ciebie? Czy... Oj nie, myślę, że no to można, nawet jak ktoś by sobie prześledził to, co dzieje się na grupie Polish Ukulele, czyli nawet można przeskrolować 10 lat wstecz i zobaczyć, o czym się rozmawiało. Początki były, to było głównie dzielenie się wiedzą. My też organizowaliśmy konkursy. Bardzo, bardzo śmiesznie, zabawnie to wyglądało, bo była chęć podzielenia się swoją twórczością. Nie potrafiliśmy grać. Była różna tematyka od, no nie wiem, jakichś tematycznych piosenek poprzez jakąś określoną twórczość. Różne, przeróżne, gdzie nagrodą był dyplom i potrafiło 20-30 tak. filmików na przykład przyjść na różnym poziomie, tak? Super. Ale była tak chęć, że trzeba się czegoś nauczyć, tak się wzajemnie chyba motywowaliśmy też do tego, żeby podnosić jednak te umiejętności. A teraz widzę no, taką już profesjonalizację, można by powiedzieć. To też było widać po festiwalu, że... W Polsce mało zespołów tak naprawdę jest takich ściśle ukulelowych. Tak. Festiwal, drugi festiwal największy w Polsce, czyli cały Poznań Ukulele. On chyba ostatnio bardzo, bardzo zauważyłem, że skoncentrował. Jest ta wielka orkiestra PPNO, tak? Pierwsza Poznańska Symfoniczna Orkiestra Ukulele, tak. Myślę, że no, jeśli mowa tutaj o chłopakach, to Tomek Gryń, który kiedyś grał w tym zespole. Myślę, że to był chyba pierwszy człowiek w Polsce, który grał do ukulele. Ja to tak przynajmniej... Wow, to jest taka legenda. Pierwsze warsztaty i pierwsze występy to był on. Aha. Teraz no świetnie chłopaki rozwijają ten festiwal i w ogóle to, co dzieje się w Poznaniu, bo jest i kadra, jakby ta nauczycielska, są profesorowie, bo tak które dzieciaki mówią. Wychowują już kolejne pokolenia, bo przecież jak sobie... No nawet te osoby, bo to też wzajemnie, my się spotykamy, tak? Ja jadę do Poznania, byłam chyba na każdym festiwalu tym poznańskim. No, wydaje mi się, że właśnie to by było jak najbardziej logiczne, że w związku z tym, że zarazem zaczynaliście, to po prostu się rozrasta w Polsce. Tak, i znamy się i spotykamy się i to jest właśnie okazja, poznański festiwal, czeski festiwal, który był dla mnie no, największą inspiracją i zawsze... Po tej wizycie na czeskim festiwalu to następnego dnia siadałam z karteczką i mówiłam, o ten zespół był fajny, trzeba wziąć kontakt, trzeba coś już zacząć rozmawiać o tym, czy to by się udało zrobić w Polsce, bo no, na bazie polskich zespołów ciężko było, przynajmniej na tamte lata, teraz jest więcej wykonawców, którzy grają na ukulele i którzy występują. Właśnie teraz będę też miał przyjemność przeprowadzać wywiad z Ranko Ukulele, która będzie również u nas. Natomiast no faktycznie, ja też zauważyłem, że gdzieś tam to ukulele stało się dużo bardziej popularne, nie tylko w ogóle w Polsce, w Europie, ale generalnie na świecie. Okazało się ludzie, którzy... Pamiętam, że było dla mnie takim przełomem, jak usłyszałem, że Sobel grał coś z ukulele. Jego piosenka jest taka, że Sobel to jest ten, który... taki wokalista. Kojarzę, ale nie i on ma jeden kawałek zupełnie z ukulele. A poznałem go tak, że moja uczennica po prostu chciała zagrać, no. Aha. I to, co on tam rapował, bardziej śpiewał. Ja tak wow, nie? Że mamy tutaj teraz osobę, która no w zasadzie tylko z ukulele śpiewa, nie? Czyli a to jest w ogóle wysoka klasa już, nie? To osoba już jest naprawdę wysoko, jeżeli chodzi o to. No, dla muzyków chyba wygodne jest ukulele. Lepiej sobie wziąć takie ukulele gdzieś jadąc niż gitarę, kontrabas, czy jakiś przynajmniej gabarytowo większy sprzęt, a możliwości podobne. Kontrabas, dokładnie. Dużo mniej drewna, nie? Ale nie, faktycznie tak jest. I to jest bardzo ciekawe, że to się tak rozrosło. A jak możemy o Ranko chwilę, to śmieszna scena właśnie na ostatnim poznańskim festiwalu. Tak. Wszyscy z Ranko zdjęcia autografem i mówię do... Tylko będzie tutaj. Jak pierwszej poznańskiej niesymfonicznej, które mówię do chłopaków właśnie. Mówię, no patrzcie do was, nikt nie przychodzi po autografie. A, dokładnie, to też pokazuje
pokazuje, jak popularne staje się. No Janko, duży plus za własną twórczość. Och, ogromny. Ja już nie mogę się doczekać, żeby pogadać z nią o tym. Bo to jest niedowiary, tak. To jest wartość niesamowita. Mm-hmm, mm-hmm. To jest w ogóle ciekawe. Kto by się spodziewał, nie? Może tak, bo tak jak pamiętam, opowiadałaś, że na samym początku w Polsce to było raczej wyśmiewane. Ja już pochodzę ze środowiska, gdzie jest w ogóle inaczej i w ogóle na tej zasadzie, że no klasycy to nie będą patrzeć na ukulele poważnie, prawda? Ukulele, skrzypce, no... Jakby może się zajmiesz prawdziwą klasyczną muzyką, może zobaczyć jakiegoś Mozarta, a nie Kami Kawole, nie? I tak dalej. Więc też to widziałaś? Też widziałaś? No ja pamiętam swoją pierwszą wizytę w sklepie muzycznym, gdzie zapytali o ukulele, bo akurat widziałam, że wisiało jakieś na ścianie. Okazało się, że to był jakiś taki po prostu ozdoba, tak? Czyli takie traktowanie, trochę mylenie z gitarką, zabawką, tak? No, przez lata to się zmieniało i ogromny też rynek się w Polsce zrobił. Mhm. Powstawały nowe sklepy, dostępność łatwa instrumentów. Ta profesjonalizacja, co mówisz właśnie. Tak, między innymi przyjazne ukulele, które się wyspecjalizowało w pewnym momencie. Tak. I tam tak. Można było puk, wtedy jeszcze do Majskiego, teraz Zbychowiec to przejął. Gniewka. Tak. I zapytać go, takie to było jeden na jeden, to nie była nigdy duża firma, tylko takiej no taka sprzedaż, powiedzmy, taka dla wymagającego klienta jeden do jednego była możliwość. Jestem w stanie załatwić ukulele. Tak, dokładnie. Kurczę. Te czasy faktycznie 10 lat temu tak obfitują w dużo takich historii, mam wrażenie. Masz jakąś taką historię, która z tym Polish ukulele się odbywa? Ja mam w głowie coś takiego, że Polish ukulele to kiedyś była taka koncepcja logo, gdzie był taki wielki jęzor. Że Polish... Tak, kiedyś Polish ukulele pisało się przez rzad na końcu. Polish ukulele, że po prostu spróbuj, tak? Na tej zasadzie, tak? Tak, właśnie. Kiedyś pamiętam, tłumaczyłam nawet obcokrajowca, bo to było... Jak mogę takie słówko o tym, czemu w lutym pewnie właściwie ten festiwal jest, to Światowy Dzień Ukulele, ogłoszony przez ukulele Majka, już nieżyjącego, odbywał się właśnie w lutym. I tak się przez lata zawsze to było takie, czy to jest argument za, czy przeciw, no ale jakby sobie wyobrazić szaro, buro, zimno i właśnie hawajskie tańce i wszyscy wchodzą i dostają drinka bezalkoholowego oczywiście, z palemką i zupełnie inny świat. Czyli ten hura optymizm po prostu związany z tym, że mamy właśnie, w Polsce luty. No i zero to właściwie podobnych imprez, zero konkurencji jakby w temacie festiwali, tak? Bo zrobienie festiwalu w środku lata, w jakimś dobrym terminie, to jest walka z innymi festiwalami. My byliśmy, trzeba to jakby podkreślić, w niewielkiej, najpierw tam 12-tysięcznej miejscowości, później się przenieśliśmy do Sławkowa, 6 tysięcy mieszkańców i 200 ukulelistów. No tak, Sławków mały, ale tyle osób zaczęło się interesować w związku z tym, że tutaj jest sukces, mam wrażenie. Także każdy chyba gdzieś tam w Krakowie będąc słyszał o Polish Ukulele Festival. Jest największa grupa na Facebooku w ogóle, jeżeli chodzi o całą Polskę, gdzie już jest chyba teraz 13,5 tysiąca członków. Wiem, że mnóstwo osób, którzy są właśnie w tej grupie, też gra po prostu, bo się interesuje, co tam jest. No teraz zasadniczo myślę o tym, że tego typu festiwale to jest właśnie to, co wy zaczynaliście, prawda? Więc mając teraz, zadam ci kolejne pytanie, mając teraz przed oczami tą przyszłość, to jak myślisz, w którą stronę to pójdzie? To będzie tak, że ludzie będą dalej chcieli się spotykać bardziej i grać sobie przy ognisku, czy właśnie raczej będzie jeszcze więcej, że będą chcieli odkrywać możliwości instrumentów, grać bardziej fingerstyle, bardziej takie rzeczy? Co myślisz? Z moich obserwacji wynika coś takiego, że taki też z perspektywy jakby organizatora festiwalu, zdarzyło się coś takiego, że jakby ludzie już nie potrzebują też pojechać, jakby bardziej się mniejsze ośrodki zrobiły. Właściwie w każdym mieście masz już jakąś grupę, która gra, masz jakiegoś nauczyciela, masz jakieś warsztaty i jesteś w stanie gdzieś blisko poszukać, już nie ma tej potrzeby chyba takiego ogólnopolskiego, tworzenia ogólnopolskiego zjawiska, tylko właśnie bardziej tak każdy robi swoje, można by tak powiedzieć, że w jednym miejscu z dzieciakami bardziej się sprawdzi,
są ogniskowe piosenki, chociaż już też widzę jakby postęp w tym, że już zespół dziecięcy nie kończy jakby nauki na tym, że się nauczy trzech chwytów. Tak, tylko to już jest niesamowity. Ja ostatnio poziom. Widziałem chyba gdzieś właśnie jakiegoś dzieciaka, który grał taki fingerstyle, że no ja w zasadzie musiałem chwilkę poczekać, zanim skumałem, co tam się dzieje, nie? A to było dziecko, nie? No to tam. Chyba z Poznania tam to chłopaki. Bardzo możliwe, nie wiem. No ale to jest niesamowite, bo ja sam pamiętam, jak nie jestem gdzieś tam aż tak, pamiętam, że 6 lat temu to był taki mój start, powiedzmy, kiedy to już było nawet spore, ale no nie było takiej sytuacji i też byłem zachwycony, jak niektóre dzieci, zresztą dzieci to wiesz, dzieci chłoną wszystko jak gąbka, także nie dziwię się, że są w stanie pięknie grać, ale no teraz to już jest jakiś rozkwit, mam wrażenie. Jest no bardzo ukulele dużo. Chyba taką właśnie tą dziecięcą radość tak to jest takie zrobienie z muzyki zabawy i przez to takie od ukulele można zacząć, bo tak. Dzieciak mający 6-7 lat zwyczajnie jest małych gabarytów, więc tak. Postawili przed nim gitarę i w ogóle pokazali. Gitary też są mniejsze, ale to faktycznie nie jest to. Nie? Ja też zawsze za każdym razem, kiedy jest jakaś sytuacja, że ktoś mnie pyta, od czego zacząć, to zawsze mówię, że ukulele. Jeżeli nawet gitara, można tak, można różowiutkie żeby dziecko polubiło i tak, tak dalej, wiadomo. Tak. No. To jest faktycznie coś, co jest mega łatwe dla dzieci. I ta właśnie łatwość, pierwsze efekty po kwadransie właściwie przy ukulele. Tak. To jest też chyba to, co nie zniechęca ludzi. I też nie musisz mieć, mam wrażenie, takich predyspozycji jak przy innych instrumentach, żeby coś już te początki załapać. Mhm. Ja to tak określam, że to jest dużo wyższa przystępność. To znaczy, jasne, możesz grać trudne rzeczy na ukulele, nie? Tak. Ale nie trzeba takiego wysokiego progu wejścia, jak na przykład tak, na skrzypcach. Tak, tak. Gdzieś, żeby się nauczyć trzymać i dopiero. Tak, tylko po prostu bierzesz, grasz i tak dalej, nie? Także, no to jest niesamowite. Polish Ukulele Festival to jest w zasadzie taki, no w zasadzie na początku to był Światowy Dzień Ukulele. I tak. Później to w związku z tym właśnie lutym, tak? I tak dalej. Tak. I później to się zamieniło w Polish Ukulele Festival w związku właśnie z tym, że... Zmieniło się też miejsce, zmienił się trochę organizator, bo ja tutaj można powiedzieć, że to była oddolna inicjatywa powiedzmy osób z grupy Polish Ukulele, bo to było tak, że pierwsza impreza to było odbyła się tak, że w zasadzie nikt nie chciał organizować festiwalu. Jakby ciężko mi było zdobyć na to fundusze, więc postanowiłam dla dzieciaków ze Świetlicy, którą prowadziłam, zorganizować pierwszą imprezę. I parę osób z Polish Ukulele napisało, hej, no to my przyjedziemy. No i przyjechał Grzegorz Stefanek, który zaśpiewał piosenkę o chomiku. Przyjechał Majski z Przyjaznego ze sklepu, no to miał dużo sprzętu. Tak, wszyscy tak. Wow, nie widzieli takiego. Nieźle. Poopowiadał różnicę pomiędzy barytonem, sopranem i wszyscy się cieszyli. Tak? Ja pamiętam te jego filmy też na YouTubie, że to był jeden z tych takich pierwszych. No jeden z pierwszych chyba takich właśnie nauczycieli z tak. YouTube'a, gdzie można było czegoś się nauczyć tak. od nas strojenia ukulele właściwie, tak, nie? Tak, od tak. jakichś takich podstaw. Mam nawet przed oczami ten tytuł, że Dobre Bicie, czyli Sky is the Limit. Oh. Nie? Kojarzysz? Więcej? No, to były takie początki. Tak, tak, tak. Właśnie, bo też ze Zbyszkiem teraz, jak rozmawialiśmy, no to też opowiadał, że w zasadzie to jest jeden z tych takich też legend, nie? Gniewek, że tak. on faktycznie to przejął. No, słuchaj, ja ze swojej strony jestem ci bardzo wdzięczny za tą całą sytuację, że 10 lat temu stwierdziłaś, że warto i że lecimy z tym, bo to w zasadzie jest teraz, to co się dzieje teraz jest w zasadzie tym, co zaczęłaś. Więc z mojej strony naprawdę bardzo dziękuję, bo dzięki no, temu... No raczej bym sobie nie przepisywała, ale dzięki za wiadomo, zaproszenie. Wiadomo, może nie wszystko, wiadomo, ale no takie właśnie osoby jak ty, mam wrażenie, zaczynały to wszystko i przesuwały to do przodu. Na pewno istnieją kraje, w których to się jeszcze nie poruszyło, nie stało i tak dalej, więc ta kultura pewnie nie poszła tak bardzo do przodu. W innych krajach bardzo to takie grupy to było zajęcie dla emerytów w pewnym momencie. O, kurczę, i okay. to było rzeczywiście, już prowadząc grupę, tam ludzie do mnie pisali z Kanady, o, no to my tu też mamy takie, ale tak, to jest takie ja nawet właśnie... wiem, są te grupy cały czas jeszcze. Tak, i oni to są te takie właśnie co czwartek, co wtorek. Tak, i to długo tak było, że w Polsce właściwie...
taki zupełnie, zupełnie inaczej to się jakby rozwijało. Tak, jest coś takiego, taki trend, mam wrażenie, amerykański trochę właśnie, że ukulele to jest dla takich starych, starszych osób, którzy skazują sobie, tak grają, robią tak, sobie tak, takich trochę głupków i tak dalej, nie? I tak byłem zaskoczony, że to jest wszystko, co mamy, nie? Jeżeli chodzi o kwestie, w sensie super, że sobie grają i tak dalej, ale oni raczej nie grają tego na poważnie, tylko to jest takie, wiesz, takie hobby trochę, takie ten, nie ma w tym, mam wrażenie, takiego ducha, nie? Że ten, tylko to jest takie, no, mam ukulele, jestem śmieszny, nie? Tak, które pamiętam, że byłem taki zażenowany, że come on, nie? No ale oczywiście są też osoby, które świetnie grają, zwłaszcza z Hawajów, nie? Mamy Tajmany. Tak, miałam okazję widzieć na żywo właśnie w Czechach. O, super. Świetnie gra, nie? No nie doczekaliśmy się, chociaż w Polsce czy ona była w Poznaniu. Ja widziałem, że na Poznańskim był online chyba. Tak, bo to właśnie te covidowe czasy trochę zniszczyły. No wiadomo, że to jest tak. No, ale, to takiej było. No ale ten, ja chętnie też polecę jakieś na Hawaje. Może ktoś mnie zaprosi, może dzięki tym podcastom zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś by chciał. Bardzo chętnie po angielsku również. No dobra. Słuchaj, Monika, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, za podcast. Dziękuję ci za twoją pracę całą. No i co? I jeżeli mielibyście ochotę zobaczyć to całe dziedzictwo Polish Ukulele Festival i wszystko, co się działo w Krakowie, w Sławkowie, w Sandomierzu słyszałem i tak dalej, to jest właśnie to, co sprawia, że teraz możemy to ukulele wziąć i grać na sensownym poziomie. Także dziękuję ci. Pozdrawiamy wszystkich, którzy byli na jakiejkolwiek ukulelowej imprezie. Tak. Czy uczestniczyli w konkursie Polish Ukulele. Czy dostali ananasa. Niech sobie wspominają. Czy dyplom dostali. Czy tańczą właśnie z tańcem Mocalocha. Niech się podzielą w ogóle z wrażeniami, wspomnieniami, bo to... Tak, no byłoby super. Ciekawe. Zwłaszcza, nie, to jest 10 lat, czy więcej nawet. Och, jak sobie no już by można było, jak niektórzy robią tam zjazdy po maturze, już by można było... Już robić tak, jak nasza klasa kiedyś była, nie? Dobra, dziękuję ci bardzo jeszcze raz. No i tyle.